Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mój temat trochę tak jakby ma teoretycznie z tematem naszym głównym woli nie ma zbyt dużo wspólnego, chociaż są tam pewne elementy, istotne elementy, jest cały jeden rozdział u mnie w mojej książce o kwestii tak zwanych dzieci żebrakach, który dotyczy w szczególności Warszawy i to ma związek też z zagładą pośredni, z zagładą woli, ale może to na samym końcu wspomnę. Mój temat jest penalizacja pomocy Żydów, czyli niemieckie ustawodawstwo okupacyjne w generalnym gubernatorstwie. I takie jakby motto tego jest w języku niemieckim, to jest z jednego z pism Wydziału Głównego Administracji Wewnętrznej Rządu Generalnego Gubernatorstwa, które dotyczyło, taka wewnętrzna debata dotyczyła karania za pomoc Żydom. To było z dnia 20 stycznia 1942 roku. Gdzie jest w tłumaczeniu nie Żyd, czyli chodziło tu po strzelaniu włóczących się tak zwanych Żydów. A jak tutaj widzimy, niemieckie urzędy mówią, że my musimy ostrzej, znaczy bardziej surowo karać nie Żydów. Czyli proszę Państwa, musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy w ogóle, jak można ostrzej karać? Można. Proszę Państwa, Niemcy to zrobili, niemieccy urzędnicy to zrobili, to nie byli, jak tutaj podkreślamy, to nie byli naziści, proszę Państwa, to byli niemieccy urzędnicy, to byli prawnicy z wykształceniem bardzo często prawniczym doktoraty, którzy wyszkoleni byli, często skończyli swoje studia i promocje, skończyli przed, zanim Adolf Hitler doszedł do władzy, a niektórzy oczywiście w czasie już po 1933 i ci sami ludzie po 1945, w szczególności po 1949, również byli niemieckimi urzędnikami, również byli niemieckimi prawnikami i proszę Państwa, nic się im nie stało. Mam nadzieję, że będzie okazja do dyskusji, ja bym tu chętnie nawiązał do wspaniałego referatu pana profesora, bo chciałbym to jakby swoją cegiełkę do tego dołożyć. Dlaczego to się stało, że niemieccy sprawcy nie zostali ukarani? To nie był przypadek, to nie było zaniechanie, to było celowe działanie państwa niemieckiego od 1949 roku. Celowe, to było systematyczne, przewidziane i celem było ochrona zbrodniarzy niemieckich przed odpowiedzialnością karną, no i oczywiście materialną, to jasno. Czyli tu, jak zniszczyli Polskę, nie chcieli zapłacić, ale też wszystko robili, żeby tych zbrodniarzy, ci, którzy pisali te ustawy, ogłaszali i one były egzekwowane, żeby im się nic nie stało. O to się zatroszczyli ci sami urzędnicy, ponieważ ci sami urzędnicy robili te ustawy, po 1945, 1949 również tworzyli podstawę państwa niemieckiego, taki kręgosłup mieli, kręgosłup powiedzmy tego systemu. I to jest jakby, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ale my nie mam dużo czasu, więc nie mogę oczywiście zbyt dużo mówić, 20 minut to jest mało, ale wystarczająco, żeby ten główny zarys. Pierwsza teza mojego wykładu jest taka, że niemieckie prawo okupacyjne dotyczące penalizacji pomocy przyrodom Żydom oraz egzekucja tego prawa na terenach okupowanych Polski była i jest bagatelizowana, lub nierzadko pomijana w badaniach nad zagładą Żydów na terenach Polski, zarówno w polskich, jak i zachodnich publikacjach. To nie jest tak, że w Polsce się to pomija, że pan Garbowski, czy pan Gross, czy inni pomijają to. Proszę Państwa, to jest fenomen na Zachodzie, w niemieckich publikacjach, w zachodniej tak zwanej debacie publicznej, tej narracji zachodniej, czy amerykańskiej, czy izraelskiej, ten aspekt się kompletnie pomija, jakby to nie był problem praktycznie, jakby Polacy mieli całkowitą wolną rękę w pomocy czy nie w pomocy, czyli tej pojęcie bystanders, ta osoba, która praktycznie jest, nie może sobie dowolnie decydować, czy pomoże, czy nie pomoże, czy może, a może pomóc sprawcy. A Polska była tutaj, pan profesor wskazał to wyjątkowe sytuacje polskie, to jest tutaj w tej sprawie Polska również była wyjątkowa. A ze źródeł oraz przekazu z tego okresu wynika jednak, że niemieckie prawo okupacyjnego i egzekwowanie miało zasadniczy, proszę Państwa, wpływ na podstawę ludności polskiej wobec zagłady Żydów dokonywanej przez niemieckich okupantów. To wynika po prostu nie z polskich relacji, bo polskie relacje też o tym mówią. Tylko jak można powiedzieć, polskie relacje są stronnicze, bo dotyczą nas, żeby się wytłumaczyć. Ale proszę Państwa, te relacje, te informacje są
z niemieckich dokumentów i z żydowskich, ale w szczególności z niemieckich, ponieważ Niemcy byli z tym konfrontowani. I do niedawna oczywiście tutaj, do niedawna w ogóle ten temat nie był opracowany tak sam w Polsce. Dopiero niedawno ja się tym tematem zawsze zajmowałem, ponieważ ja robiłem doktorat z niemieckiej administracji cywilnej w Generalnym Gubernatorstwie i ten temat byłem jakby natknąłem się przy doktoracie. Ja napisałem inny rozdział nawet, tylko ta publikacja jest w języku niemieckim, ona nie jest przetłumaczona i polscy specjaliści od Holokaustu z reguły nie znają niemieckiego. Już nie mówiąc o tym, że nie są w stanie przydać dokumentów, już nie mówiąc o publikacjach. A tam jest czarno na białym, ta książka jest od ponad 20 lat, więcej niż 20 lat na rynku. I tam jest cały rozdział o polowaniu na Żydów, w jaki sposób niemiecka administracja regulowała sprawy właśnie polowania na Żydów, stosunków polsko-żydowskich plus majątek tak zwany pożydowski. To jest wszystko było uregulowane. Niemieccy okupanci nie zezwolili, wychodzi z założenia, że majątek żydowski, pożydowski należy się do nich i oni tym dysponowali. Ale to jest jakby nie jest naszym tematem. Jak wspomniałem, ta książka się niedawno ukazała w czerwcu, Kto dopomoże Żydowi? Ona jest jakby, tytuł jest z rozporządzenia niemieckiego, który mówi, kto dopomoże Żydowi podlega karze śmierci. Ale to jest jakby, w jaki sposób może to, powiem, jak prawo powstawało tak szybko. To nie było tak, że Niemcy prewencyjnie, proszę Państwa, opracowali sobie system prawny, podbijając Polskę, okupując, wprowadzili ten system. Tak nie było. Ponieważ oni mieli pewne doświadczenia z Rzeszy i tam po prostu nakaz, przede wszystkim Żydów było mało, tam nakaz, powiedzmy, nie pomoże Żydom, wystarczył zakaz i w sumie wystarczało. Niemcy to chętnie, znaczy chętnie czy niechętnie przestrzegali tego nakazu, czyli Niemcy w sumie, niemieckie, powiedzmy, policja czy sądy, nie miałem z tym problemu i nawet w niemieckim prawodawstwie nie ma takiego deliktu, czy przestępstwa, jako nie, takiego czegoś nie ma w ogóle. Czyli nie ma takiego pojęcia i sądy niemieckie nie mogły karać, bo nie miały podstawy prawnej od tego. Dopiero w Polsce byli konfrontowani z pewnymi postawami i się okazuje, że od 1939-1940 roku zaczęli powstawać system prawny, ustawodawcze, który jakby zaczął to regulować od początku. Z początku to były jakby zakazy, że nie wolno pomagać, że nie wolno wziąć Żyda na podwody, nie wolno z nim handlować, nie można mu odsprzedać, nie można mu dawać jedzenia. To był zakaz. Ale niemiecki okupant starał się z początku jakby zakazać nieżydowskiej ludności, czyli polskiej. To był zakaz. A Żyda, tego, który to szukał tej pomocy, czy z przyczyn materialnej, czy to była wymiana handlowa, powiedzmy, czy usługi, to było różne były te formy, czyli niekoniecznie musiała być altruistyczna pomoc, tylko powiedzmy wymiana, powiedzmy, w cudzysłowie gospodarcza, czy wymiana usług i żywności za to, to Niemcy starali się z początku z zakazami getoizacją Żydów i ścigania, opuszczania getta przez Żydów nielegalnego i się karanie. Z początku były kary administracyjne, czyli 1000 złotych, powiedzmy, kary, ewentualnie 3 miesiące więzienia, ale to było za słabo, aresztu to było za mało i od dołu administracja niemiecka doszła do wniosku, że jest za mało, to nie jest, ludzie tego nie przestrzegają, te kary są zbyt słabe i wpadli sami od siebie, proszę Państwa, to nie było znowu od góry, to nie było tylko starości powiatowi, doszli do wniosku, że sobie założą obozy karne pracy, sami z siebie, nie mając żadnej kompetencji. I do tych obozów wysyłali Żydów i Polaków również. Polaków mogli wysyłać na przykład, że nieoddanie kontyngentów, za różne przewinienia, nie mając do tego żadnej podstawy prawnej. I o tym się dowiedziała się rząd w Generalnym Gubernii, Hans Frank był prawnikiem, stwierdził, że tak sobie nie mogą sami decydować, bo to nie jest w ich kompetencji. I zakazali, czyli rząd w Krakowie, Generalny Gubernii, zakazał im tworzenia takich obozów pracy czy karnych i powiedział, okej, my to wam to nie wolno, ale w każdym dystrykcie gubernator może założyć taki obóz i ten gubernator będzie decydował, kto będzie wysłany. Czyli on miał kompetencje, ale nie starosta. Czyli tak naprawdę centrala musiała ich hamować.
tych urzędników na dole, a jak podkreślam, ci starości byli z reguły prawnikami, bardzo często z tytułami prawniczymi. Czyli oni sobie zdawali bardzo dobrze z tego, co robią. Ale w 1941 skala tego wychodzenia spoza getto i skala szmuglu była tak duża, że doszli do wniosku, że trzeba zaostrzyć te kary. Zaostrzyć i po raz pierwszy, proszę Państwa, dopiero w 1941 roku, tu jest, nie wiem, czy dobrze widać to. Widać, można czytać? Może, tak? Ja widzę, że jest odczytane. Po raz pierwszy wyszedł rozporządzenie z 15 października 1941 roku, rozporządzenie generalnego gubernatora, gdzie po raz pierwszy jest wobec Żydów, którzy nielegalnie, bez zezwolenia opuszczą getto czy inne miejsce zamieszkania, jest kara śmierci przez sądy, a nie Żyd, który temu Żydowi pomoże, powiedzmy, w ukrywaniu się, też podlega karze śmierci, ale to jest procedowane przez tak zwane sądy specjalne, czyli niemieckie. On był specjalny system sądów specjalnych, to byli niemieccy prokuratorzy oczywiście, bo prokuratura była z sądów specjalnych i byli niemieccy sędziowie z doświadczeniem oddelegowani do różnych rzeczy, czyli to nie byli znowu jacyś tam patologiczni naziści, SS-manie czy nie wiadomo jacyś, to byli niemieccy sędziowie z pewnym doświadczeniem. Często niechętnie przyjeżdżali, bo byli delegowani, ale oni mogli wykonywać takie, powiedzmy, takie, znaczy nie wykonywać, takie, procedować to i skazywać za to. To było jakby to 15 października 1941 roku, ale to była reakcja na naleganie od dołu. Czyli to nie było, że oni od siebie tam, Hans Frank mówił, ok, zrobimy to, a dlaczego nie. To było żądanie od dołu tych niemieckich urzędników, którzy sobie nie radzili. I to wyszło rozporządzenie, ale to było za mało dla panów urzędników niemieckich i zaczęli, powołując się na to rozporządzenie, sami swoje zaostrzające, proszę Państwa, rozporządzenia i to Państwo może znają, obwieszczenie z 10 listopada 1941 roku niejakiego doktora prawa Ludwika Fischera, który był gubernatorem. Jeżeli spojrzymy na to, proszę Państwa, to on jako gubernator, nie mający prawa, zaostrzył już to rozporządzenie, sam od siebie. Ale tu jest, proszę Państwa, jeden ciekawy, nie wiem, czy można przeczytać, ale gdzieś jest o przekazywaniu żywności. Żywności, że przekazywanie żywności jest również karalne. Jaki to miał związek? To dotyczyło Warszawy. Proszę Państwa, to miał związek z tym, że z getta wychodziło, w getcie było dużo dzieci żebraków. Te dzieci żebracy, część żebrała na ulicach miasta getta i my te znamy ten obraz. To są zdjęcia, są wstrząsające. Ale dzieci żebracy, którzy byli trochę lepszej kondycji fizycznej, załóżmy w cudzysłowie, usiłowały wyjść poza getto i żebrały w tak zwanych aryjskich dzielnicach, czyli polskich, bo oczywiście były tam niemieckie dzielnice, no jak tam się dziecko żebrak się dostało, powiedzmy, żydowskie, to wiadomo, jak się mogło skończyć, skończyło się z reguły tragicznie dla takiego dziecka. Czyli te dzieci wychodziły poza getto i żebrały, czyli to nie była już wymiana handlowa i za pieniądze, to było jałmużna, to udzielanie żywności. I takie tych dzieci żebraków było parę tysięcy, to był problem dla Niemców i dlatego Fischer po raz pierwszy zakazał udzielania jałmużny. To było sformułowane, ale chodziło o zakaz udzielania jałmużny dzieciom żebrakom. I to jest pytanie, oczywiście każdy dzieci, to są przekazy i niemieckie, wychodzi z tego, że to było dosyć masowo, było kilka tysięcy takich dzieci żebraków żydowskich. I też przekazy z Ringelbluma poczytamy, są te przekazy, że ci dzieci wychodziły, tylko że przekazy żydowskie opisują ich los, ale wychodzi na to, że uzyskali pomoc, a kara śmierci była. Czyli uzyskali pomoc, a była kara śmierci, mimo tego te dzieci uzyskały te jałmużny i to była ta możliwość. I to jest pytanie, dlaczego nie mam takiego przekazu, proszę Państwa? Dzisiaj się tak zastanawiam, dlaczego nigdzie ma tego, proszę Państwa, bardzo proste, ponieważ Niemcom udało się w lecie 1942 roku rozwiązać problem dzieci żebraków. W jaki sposób? Pierwsze transporty z Warszawy, które szły do Treblinka, to były dzieci. Deportowane i zostały po prostu zagładzone. I Ludwik Fischer pisze w sprawozdaniu, bodajże ja tytułem to sprawozdanie, że rozwiązaliśmy problem dzieci żebraków. Właśnie w ten sposób, nie napisał konkretnie, że zakazowaliśmy ich, ale rozwiązaliśmy problem dzieci żebraków. Teraz można powiedzieć, że Polacy mogą się podawać jako bohaterów, myśmy tej pomocy udzielali. Ale co się stało Polakami, którzy udzielali te jałmużny? Mówiliśmy tutaj o czym? O woli. Załóżmy, te dzieci wychodziły na wolę i po prostu
I świadków, czyli świadków osób, które udzielały tej jałmużny, również nie ma. I my w ogóle nie mamy przekazu, a to było tysiące i to było ryzyko śmierci. A nie mamy żadnego przekazu, że coś takiego było, ponieważ osoby, dzieci, które uzyskały tą pomoc, nie są w stanie złożyć świadectwa. I Polacy, którzy tu udzielali, to też być może nie żyją, w większości być może. A po drugie, skala zbrodni przykryła w pamięci, że kiedyś udzielali, czyli każdy opisuje później coś, trauma była oczywiście, ja mówię, powstanie warszawskie, dla Polaków mówię, nie? Czyli praktycznie nie możemy się w cudzysłowie, a nie mówię, że nie możemy tej historii opowiadać, bo nie ma takiej możliwości, ale niemieckie dokumenty pokazują, że coś takiego było. I dla niemieckich urzędników to był problem i oni go rozwiązali. Nie, co prawda, przez zakazy nie pomogły karą śmierci, ale zagładą dzieci jak najbardziej. To jest jakby to jest rok 42 i od 42 roku, jak zaczęła się deportacja, proszę Państwa, deportacja do obozów zagłady, to skala, powiedzmy, tej jakby pomocy, ponieważ Żyd, czy mieszkając getta, który obawiał się deportacji, usiłował uciekać, szczególnie na prowincji to było, bo w Warszawie była trochę inna sytuacja, szczególnie na prowincji, to już chodziło do masowych prób ucieczki. Ci ludzie byli skazani, proszę Państwa, na pomoc. W taki czy inny sposób. I oczywiście na pewno były, powiedzmy, ja mówię to zawsze, jest każda poka ma swojego palikota, byli ludzie, którzy pomagali Niemcom i z tego żerowali i tak dalej, ale większość najwidoczniej tego nie robiła, ponieważ Niemcy byli konfrontowani z problemem. Ci uciekinierzy żydowscy w jaki sposób uzyskali pomoc? A uzyskanie pomocy, ja mówię, było rozporządzenie, które mówiło za świadome pomaganie Żydowi w ukryciu, ale pomoc, na przykład żywność, teoretycznie nie było karalne karą śmierci. Dopiero znowu to jest Kleid Hauptmann, to jest starosta powiatowy, to jest po polsku, dr Pernutz, który zresztą zrobił karierę po 45, 49 oczywiście, był urzędnikiem, był jemu się nic nie stało nigdy. On obwieścił i to nie było Tarnów nie był wyjątkiem. Tak było w całej prowincji, proszę Państwa, we wszystkich. Niektóre do dystryktu krakowskiego. Te obwieszczenia są podobne w tekście, znaczy podobne są w formułowaniu. Oni sobie później dopasowali do własnej potrzeb, bo na przykład opisywali, że jakby transport Żyda, powiedzmy Żydów do dworca kolejowego, to by szło tą ulicą, to oni sobie podali, że Polacy nie mogą patrzeć z okna, że bramy trzeba zamykać i tak dalej. Każda forma pomocy jest karą śmierci to jest drugie rozporządzenie, to jest rozporządzenie z września, ponieważ okazało się, że to jedno rozporządzenie nie pomagało, czyli oni sami od siebie zaostrzali od dołu. Sami od siebie, doktor Pernutz nie miał żadnego prawa tego zrobić według prawa okupacyjnego, proszę Państwa. Nie, że nie miał prawa według haskiego i tak dalej. Nie, według niemieckiego prawa okupacyjnego on przekraczał kompetencje, wydając takie rozporządzenie. Ale to nie zostało na papierze, proszę Państwa, ponieważ w praktyce to było realizowane. W praktyce niemieccy okupanci to realizowali, czyli te rozstrzeliwania. To nie było oczywiście skala tam 50. Ja znam, do Tarnowa do pierwszego dnia co najmniej 3-4 przypadki są. My nawet nie wiemy dokładnie, kto był, tylko jest przekaz żydowski i niemiecki, że rozstrzeli jakąś kobietę, która kobiecie pomagała i odkryto. Czyli nawet my nie wiemy, kto to pomógł, kto za to rozstrzelał, kto za to zapłacił życie. Ale to było, proszę Państwa, w całej prowincji. Tylko, że się różniło, zależało od niektórych, Kreishauptmann był bardziej, czy starosta był bardziej ostry, drugi mniej, ale to była jakby pewna reguła. I jak szło dopiero, proszę Państwa, przyszło 28 października 1942 roku dowódca SS i policji w Generalgubernii, Krüger wydał rozporządzenie, które jakby ujednolicało to. Już mieli prawo, już była ustawa, już była forma dekretu, która zabraniała. Czyli każdy Żyd, który w jakiejś formie został znaleziony, podlegał karze śmierci, bez podania, przez kogo śmierć będzie orzekana. To nie było podane, to jest bardzo istotne. I również nie Żyd, który pomógł w taki czy inny sposób, to jest pomógł, również podlega karze śmierci, a osoba, która podżega do tego czynu, również, czyli pomaga, również, ale doszedł jeszcze, proszę Państwa, nowy artykuł, gdzie mówi, że osoba, która wie, że Żyd się znajduje poza gettem
i tego nie poda dalej, jest zobowiązana, również podlega tak zwanym policyjnym środkom bezpieczeństwa, co oznaczało w praktyce rozstrzelanie na miejscu albo w najlepszym przypadku deportację do Auschwitz, co oznaczało z reguły też również śmierć. Po prostu w żargonie, powiedzmy, policyjnym, wewnętrznym, policyjnym środki bezpieczeństwa to była w gruncie rzeczy kara śmierci. Ale proszę Państwa, na czym polegało, że osoba, która wie, że życie się zajmuje poza, co to oznaczało w praktyce? Ja zrobiłem sobie analizę tego prawną, nie jestem prawnikiem, ale analizę zrobiłem prawną i tak, załóżmy, że rolnik X z miejscowości, powiedzmy tam Wólka jakaś, podjął decyzję, bo on mógł tylko podjąć decyzję, o ukryciu, bo on był gospodarzem, on decydował, powiedzmy, dysponowanie środków, żywności i tak dalej, w takim, powiedzmy, pojęciu, on podjął decyzję, że jakiś uciekiniec z getta schowa go w stodole. Jakiś żandarm się dowiaduje, że jest tam, przychodzi i teraz może go na miejscu rozstrzelać, bo on jest tym sprawcą. Ale wychodzi z założenia, proszę Państwa, że żona tego rolnika X powinna wiedzieć w końcu, no w końcu była ona w zagrodzie, czyli podlega według rozporządzenia również karze śmieci, proszę Państwa, ale te z reguły mieli dzieci. Jeżeli dzieci były, również podlegały karze śmierci, ponieważ powinny wiedzieć i wiedziały. Jeżeli sąsiad, proszę Państwa, mógł wiedzieć według wykładni tego żandarma czy urzędnika, powinien wiedzieć, również podlegało karze śmierci. Jeżeli cała wieś, były takie przypadki, mogła wiedzieć o tym, albo powinna wiedzieć, również podlegała. I proszę Państwa, to jest 28 października 1942 roku. Dotyczy to dystryktu lubelskiego i warszawskiego. Dwa tygodnie później wyszły rozporządzenie w tego samego, powiedzmy, z tym zawartością, dotyczące dystryktu radomskiego, krakowskiego i galicyjskiego, czyli obowiązało to już we wszystkim. Ja później zacząłem sprawdzać po kolei, od kiedy my znamy, że rozstrzelali, powiedzmy, tych, którzy rozstrzeliwali z rodzinami. To się zaczęło po tych rozporządzeniach, czyli to było ta podstawa prawda do nich i pierwsze rozstrzeliwania z rodzinami były od końca listopada 1942 roku, bo to trochę trwało, zanim doszło do dołu. I w grudniu 1942 roku już były jeszcze, że ta sama placówka żandarmerii, na przykład 5 grudnia rozstrzelała, powiedzmy, gospodarza i żony, dzieci jeszcze nie. Dwa tygodnie później ta sama placówka żandarmerii w sąsiedniej wiosce już rozstrzelała i gospodarzy, i dzieci. Czyli to jakby najpierw jeszcze nie byli pewni do końca, bo to można stwierdzić, że oni jeszcze nie byli zorientowani. Od 1943 roku już było uregulowane, że mogli rozstrzeliwać. Co jest bardzo istotne, proszę Państwa, ta forma represji była wyłącznie na prowincji, nie w miastach. To jest bardzo istotne. I ta forma represji polega na tym, że to nie było, że oni zamordowali po cichu, po kryjomu, w ciemnościach. Na tym polega sztuka, aby wszyscy się o tym dowiedzieli. Jeżeli znaleźli, powiedzmy, to zwoływali mieszkańców wioski, musieli się tym przyglądać, ewentualnie pomagać w szukaniu. Jeżeli znaleźli, powiedzmy, ofiary uciekiem wioski, rozstrzeliwali na miejscu, po kolei później rodziny. I wszyscy musieli być świadkami tego, plus musieli, na przykład splądrowali, powiedzmy, zagrodę, ten majątek, ten ruchomy, i podpalali. Chodziło o to, żeby przez terror zastraszyć całą okolicę, ponieważ, się sam na dlaczego, ponieważ przyczyna była prosta. Nasycenie siłami porządkowymi, w cudzysłowie, policyjnymi, prowincji były dosyć słabe. I nie byli w stanie wszystkiego, a policja granatowa była skorumpowana, nie do końca była, powiedzmy, lojalna wobec, powiedzmy, niemieckich okupantów. I dlatego przez takie punkty, że wystarczyło w jednym, powiedzmy, gminie czy w powiecie parę takich rodzin rozwalić, za przeproszeniem, rozchodziło się wieścią oczywiście po całej okolicy, padał blady strach na wszystkich. Ja to znam, ja pochodzę z Podobrowy Tarnowskiej. Proszę Państwa, wszyscy się bali panicznie. Żyd, uciekinier z getta oznaczał zagrożenie dla ludności wsi. Proszę, i bez, tak bez, to bez, reagowali. Okay. Ja może zakończył, nie zdążę. Ostatnie podsumowanie to może przydać, że na początku właśnie nie było kar, było tylko zabronione, później kary od 41 roku Żydom, później
zastosowano, zaostrzano i wprowadzono stopniowo system odpowiedzialności zbiorowej, który najbliższej rodziny i sąsiadów nawet. Każda forma była karalna i w ten sposób Polacy etniczni stali się zakładnikami niemieckich oprawców. I proszę Państwa, tu taki system Niemcy stworzyli wyłącznie w Polsce. Tego nie było. Tutaj ja, kiedyś była debata, Andrzej Bikowski, nie wiem, czy Państwo znają, z Rzychu. On mi twierdził, a przy w Serbii by rozstrzeliwali tak potem. Nieprawda. Nie wiem, czy oni to robią specjalnie, czy wprowadzają w błąd. Takiego systemu ja się do dzisiaj nie spotkałem. W żadnym innym kraju nie spotkałem takich rozporządzeń. W ten sposób tak kodyfikowany i tak egzekwowany. Dziękuję bardzo.